Tydzień temu w piekielnej kuchni było bardzo dużo adrenaliny. Byli też bardzo głodni i bardzo liczni goście. Nie polubię i co mi zrobisz? Nie stanę ci butem na morcie za karę. Zadaniem uczestników było przygotowanie jajecznego śniadania dla motocyklistów. Nie, Xerox, bo się znowu będą powiedzą, że się znowu atencjuje. A myślałem, że... Następne będzie. Ostatecznie decyzją gości zwyciężyli Marcin, Mateusz i Karol. Wasze danie było rewelacyjne. Dziękujemy, szef. Dziękujemy, szef. Wielkim zaskoczeniem było drugie miejsce dla Moniki, Pauliny i Malwiny. No tak trochę z litości te głosy. To prawda. Nie dyskutuję. Zwycięzcy w nagrodę wzięli udział w kursie tańca. Wracaj, stop. A przegrani mieli bliskie spotkania z naturą. Jezu, jaka lofa. Łapią za chabęcie. Podczas trzeciego serwisu niebieskim udało się wydać większość przystawek. Wydać to czy nie? Ja bym to wydał. Jedziemy. A czerwona kuchnia poległa z kretesem. Odłóżcie wszystko w tej sekundzie. Zamykam całą tą kuchnię, bo szkoda mi i tych gości, i tego towaru tutaj, produktów. Bo wy i tak nie wiecie, o co chodzi. Panowie podczas nominacji byli bezpieczni, a panie wskazały Anię i Emilię. Szef Amaro jednak zaskoczył wszystkich. Są dwie osoby, które rozwalają ten zespół. Myślę, że z nimi w składzie daleko nie zajedziecie. Decyzją szefa Amaro piekielną kuchnię opuściła Ania. Druga osoba niech dobrze przemyśli, bo dostaje ostatnią szansę. Czy drużyna pań weźmie sobie do serca rady szefa? Nie. Czwarty tydzień zmagań rozpoczyna się właśnie teraz. Brakuje wam do Jireja Koguta, no. Bo każda nie chce w ogóle dać jednej z was, żeby zarządzała, bo czujecie, że będzie lepsza. Jeżeli któraś zrobi krok do przodu, wciągną ją, dobrze, jak mi je. Słyszałem prawie na każdą z was, każda obgaduje. Jezu, są gorsze rzeczy niż obgadywanie. Jak z Titanikiem. Titanik zatonął, jest jedna szalupa, na szalupie opór i jedno miejsce. 7 osób płynie do szalupy i która próbuje wejść, to ją do wody i z powrotem. Ostro. To przy tym pikuś. It's not me, PL. Dzięki za prime. Banio! 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 Info! Banio! Let's go! Proszę bardzo, Wumika. Miło mi. W piekielnej kuchni zostało 11 uczestników. Przed nimi kolejne zadanie. Czym dziś zaskoczy ich szefa? Czuję, że comeback czerwonych w tym odcinku! Dobrze. Przynajmniej w moim przypadku. Czerwona kuchnia, atmosfera się oczyściła. Mam nadzieję bez... Tak, Bambus, tak. ...użycia przemocy, Malwina. Co, kurwa? Nie było przemocy. Co się stało? To co się stało? Mam zapalenie rogówki, szef. Taki lekki światłostręt. Jesteś w stanie pracować? Tak, szef. Jestem gotowa do działania. Tu ja nie widzę przeszkód. Pięknie. Kurwa, Marcin. Szefie, co tam dzisiaj nas mnie to rozśmieszyło? Chciałbym, żebyście nie udawali Greka i zachwycili mnie kuchnią grecką w piekielnym wydaniu. O, fajnie! Kuchnię grecka! Uwielbiam kuchnię grecką! Grecką naprawdę nie mam nic do pokazania. Mam taką nadzieję, że mnie pozytywnie zaskoczycie. Winiu, dziękuję za 16 miesięcy. Hello, idol, kareta, kareta. Najpierw jednak wyrównamy szanse i wymieszamy drużyny. O! Czuję, że będzie żyk. Malwina i Justyna, dołączycie do drużyny niebieskich. Dziewczyny, bye bye. Adam W. i Mateusz, dołączycie do drużyny czerwonej. Okej. Szef to wie, jak człowieka zmotywować. Naprawdę, przysięgam. Tak, szef.
Dziękujemy. Co szef wymyśli, ja to zrobię. Poproszę, żebyście się ujednolicili. Drużyna czerwonych, dawajcie bluzę. Ciężko będzie zastąpić. A że mają te same rozmiary? Tymi, którzy przyszli. Marcin, spokojnie. Mi Justynie w niebieskim. Nie, Haruko, powoli się to rozgrzewa. Jak Yoshi wróci z wakacji. Żeby nie było za łatwo. Szef Amaro zawsze wymyśla coś. Lewamir, dziękuję za prawo. Wylosujecie składniki, z których przygotujecie standardowo greckie dania. Mam nadzieję, że trafię na odpowiedni produkt. Mam nadzieję, że brak jednego oka nie przeszkodzi. Poproszę moich pomocników z przyrządami do losowania. Pomocnicy. Będzie niespodzianka. Bęk, Piotrek, no i Kasia Skrzynecka. Fenomenalnie. Dzień dobry. Katarzyna Skrzynecka, aktorka i piosenkarka, znana z uwielbienia do greckiej dziękuję kultury. Dziękuję bardzo. Zwyciężczyni pierwszej edycji, obecnie jurorka programu Twoja twarz brzmi znajomo. Fajnie, że wpadłaś. Bałem się, że będę musiał zacząć bez ciebie. Piotr Gąsowski, aktor, artysta kabaretowy, współprowadzący program to ten, Twoja który za kobietę się przebiera, znajomo. Haha. Wielbiciel Grecji i helleńskiej kuchni. Nie, to niemożliwe. Dzień dobry, Piotr. Dzień dobry, Kasiu. Cześć, dzień dobry. Piotrek, jejku, nie wiedziałam, że on jest taki wielki. Naprawdę. Witajcie w piekielnej kuchni. No. Witamy. Kurde, zawsze był moją inspiracją, widzowie. Chcesz wstąpić do piekła i dołączyć do drużyn? Czy oni coś potrafią? Inaczej byśmy nie przyjęli zaproszenia. To cieszycie się, czy nie? Tak, szef! A nie, pan nie jest szef. I to się zaraz skończy. Mam nadzieję, że dostaniemy Piotra. Damy czadu. A zatem poproszę moich zastępców. Nie dawajcie za dużo czadu. Piotrek, facet w kuchni to jest to. Ten challenge jest nasz. Posiadanie loga Hell's Kitchen na kitlu. Hell's Kitchen, piekielna kuchnia. Było spięcie pośladków, na pewno. Tak, Piotrek, będzie za wąski ten kitel. Jo. Przestań, samuraj musi mieć kucyk. Długi miecz. Kasiu, witamy w naszej drużynie. Bardzo się cieszę, że muszę włożyć fartuch, zakasać rękawy, złapać ostry nóż i nie obciąć sobie połowy ręki. Jak tam u ciebie, Kasiu? Jak? To był taki wdech pełen emocji. Szef. Tak, szef. To fantastycznie brzmi. Tak, szef. Okej. Okay. Zacznę tak mówić do męża. Abyście byli wzmocnieni. Kolejna rozkochana w Amaro. Tak, szef. Czas na losowanie składników. W talerzach, które tu widzicie, są nazwy składników. Każdy z was, jak na greckim weselu, potłucze jeden talerz, w ten sposób losując jeden składnik. Fajnie, że tak możemy bić talerze na legalu. Świetny pomysł. Mega mi się podoba. Jak dobrze, że Ambition już ich nie sponsoruje i mogą robić takie rzeczy. Strasznie się ucieszyłam. Kasia, dupą usiądź na to. Nie wiem, jakby się to skończyło. Yamas! Juhu! Co ty mogłaś wylosować? Jogurt. Jogurt. Dobrze. Yes. Tacyki, no to dla Adasia po prostu zajebista rzecz. Napięcie. Ka! Żeby im ciasto, niczego nie spieprzyć. Filo. Ciasto, filo. Jakże łatwo zgadłem. Oh, easy, clap. Dobrze, Adamie, chodź. Teraz mogę się wykazać? Dawaj, Joker. Będę jak szatan. Tylko nie zrób sobie krzywdy. Ale rzucił to dziwnie. Jagnięcina. Kiedyś zrobiłem z moją dziewczyną jagnięcinę i nie wyszło za dobrze. Uważajcie na palce. Ja dobra. Po prostu, ogólnie, ryby. Justyna? Ja chciałam to zrobić sprytnie. Cytryna. Ja jestem okay. Wyczulowany od samego początku. O, jaka technika. Zwykła podkrętka, a talerz jest buty. To nie była grecka technika, no ale dobrze. Papryka, wszędzie ją możemy dodać. Karol, twoja kolej? Tu się żarty w jakimś sensie skończyły. Będę leciał po prostu po bandzie, tak? To trzeba mieć jaja, tak? To z kitchen, a nie jakieś przedszkole. To myślałem, że wszystkimi będziesz rzucał. Totalnie nie zwracam uwagi na to, co on mówi, bo wiedziałem, co robię i robiłem swoje po prostu. Wódka łzo. Zero, do czego ją użyć? Jak wódka łzo, to spoko, jak dodatek. Sos. Będzie ekstra. Może Paulina teraz? Składniki? Kupson, dziękuję za frajmo. Zagospodarowałabym prawie każdy. Ryż. Może najmniej ryż, fajnie. Nie przypadam za nim. Cukinia, szef. Cukinia. Składników jest bardzo dużo. Kurczak, szef. Uzo jest straszne, dziwne w smaku, strasznie. Uzo jest takie gorzkie, ma taki troszeczkę... Odrobinę tak, nie wiem, jeżeli ktoś pił, niechaj mnie poprawi, bo może głupoty mówię, ale wydawało mi się, że miało troszeczkę taki gorzkawo-anężowy posmak, że troszeczkę miał taki
Tak i właśnie Unzo jest anyżowe. No i kurwa, przepraszam bardzo, muszę wyjść, jestem kurwa zajebisty. Wow, wow. Ale jestem kurwa gigaczadem. Każdy z nas ma jakieś wizje na każde danie. Karczochy, Marcino. Wow. Figi. Ciężka sprawa. Ale męskie czy damskie? Nie, wyjść nie mam siły. I tym listkiem figowym tak się przykryć. Każda drużyna ma 45 minut na przygotowanie trzech dań w stylu greckim. Musicie wykorzystać wszystkie składniki, które wylosowaliście. Wszystko jasne? Gotowi? Tak. 45 minut. Czas start. Czy Grecja jest uczestnikom bliska? Bardzo się cieszę. Grecję uwielbiam. Byłem w Grecji z 15 razy. Próbowałem wszystkich możliwych potraw. Słuchajcie mnie. W Grecji nigdy nie byłem, ale znam kogoś, kto był, więc... Spoko, przeciasty, hukar. Od razu widzę, kto jest przewodnikiem stada. Papryka, cukinia. Piotrek, bierzesz paprykę, cukinię, kroisz duże kawałki. Mati, siła spokoju, opanowanie. Ale ja się nie dam zepchnąć na boczny tor. Można by zrobić paprykę faszerowaną. Bardzo mi się podoba to, że wyjątkowo właśnie celeby nie są tylko, że ohoho, hihihi, nic nie umiem zrobić w kuchni i kurwa tak trochę jestem dzieckiem, które potrzebuje specjalnej opieki, tylko że angażują się jakoś. Wreszcie miła, miła odmiana, co nie? Plus jeden dla celebów. Gąsu w ogóle przejął stery. My robimy cukinię, paprykę, farsz. Piotrek, uważaj, oby się nam danie nie spieprzyło. Przepraszam, wiem, że to nie jest popularne, ale jestem pewny swoich możliwości w kuchni. Pewny jest chyba też Karol, co zrobić z jagnięciami. Co on kurwa chciał tego kurczaka wskrzesić? Możliwości w kuchni. No zobaczcie, kurwa, wskrzesza tego kurczaka, patrzcie. Jest chyba też Karol, wstawaj! Co zrobić z jagnięciami jogurtu, cytryny, uzo, karczochów, fig RKO. A po co wygrywasz, to nie lepiej wziąć pierś z tego, przecież utkaj... Nie, robimy pierś całego. Z Malwiną doszliśmy do wniosku. Nie, ej, ja chcę mieć dzisiaj nagrodę, a nie kary. Adam co chwilę ma albo żal, albo pretensje do kogoś. No ja wiem, że się tak robi, ale śmiesznie to wygląda. Chcesz mówić, ja pracuję na kuchni, zaufaj mi. No właśnie pracujesz na kuchni, ale tego nie pokazujesz tutaj. Dobrze, no bo ja nie wiesz. Będę się popisywał, Adaś, ja po prostu robię swoje, tak? Totalna olewka na niego, ze względu na to, że jestem profesjonalistą, a on amatorem. Pracuję w pięciogwiazdkowym. No, płakał, jak oglądał, więc... pięciogwiazdkowym, zajebiście, no tak. To, że miałeś więcej praktyki na kuchni, to nie znaczy, że możesz mnie teraz jechać, kurde, że jestem amatorem. Nie wiesz. Podoba mi się, że Adam jest tak kurwa cienny. Adam się boi każdego. Oprócz właśnie młodego. Adam do każdego jest taki, no ja nie wiem, czy okej, byłoby to, jak ja bym był tego. I między innymi na młodego. Co ty kurwa kroisz tego kurczaka, ja pierdolę. Znowu się popisuję swoim doświadczeniem kucharskim. Weź się kurwa ogarnij, ja pierdolę, nie mogę, gościu. Nie chcę znowu kary przez ciebie robić i co? Co mi wypominasz, że masz więcej doświadczenia? Weź, nie mogę, nie wytrzymam z nim, zrobię mu krzywdę, naprawdę. W ogóle jak się gotuje, ani nic, a wychodzisz z tymi mongolskimi teoriami. Wiem, że ma 26 lat. Niebiescy zostało wam. Ale wolę na niego mówić młody niż niski. Dobra, to robimy chyba tylko piersi. A czerwoni robią trzy dania z ciasta filo, ryb, papryki, małży, ryżu i cukinii. Jak idzie współpraca? Cytryna z miodem będzie git? Potrzebne będą pędzelki. Poro, one są różowe. Idę do chłopaków, dobra, pytać, nie mają fety. Na razie to zostaw. Mateusz jest mocnym punktem, on jest zdecydowany. Gdzie małże? Dawaj małże jeszcze. Ale ty czym się miałeś zająć? Chciałam ci umyć. Nie, rób deser. Wreszcie wiem, o co chodzi w zespole dziewczyn. Ciężko się skupić na robieniu czegokolwiek. Patrz już tamtą Emilka. Emilka, przyjeżdżam drugą. Emila, co ty robisz? No nie wiem, rozpuszczam masło. Nie, masło nie do tego. To są płatki sojowe w takim razie. Paulina, ty jesteś za nerwowa, wy dziewczyny wam nie wychodzi, bo jesteście za nerwowe. Wow, ktoś wreszcie Paulinie to powiedział. Nam się uda. Czy uda się też Karolowi znaleźć wspólny język z Adamem? Ja już zauważyłem to, że on po prostu od samego początku chce mnie wyprowadzić z równowagi. Kopru, nie dawajcie za dużo do cacyków. Nie, ja w ogóle bym nie dawał. Kasia, ale kop... Co to za pierdolenie głupot? Koper jest podstawą w cacykach. Robisz cacyki, to oprócz tego, że dajesz greckie przyprawy, dajesz ogórek, i dajesz jogurt i dajesz w chuj kopru. Koperku, przynajmniej troszeczkę, nie? Moim zdaniem nie, ja robię cacyki, czy nie wpieprzaj. Spoko. Jest różnica między pomocą a... Ale niech się nie wpieprzaj. No to się nie wpieprzaj. Przestaniecie, chłopcy, się kłócić tam. Marcin ma swój taki charakter dosyć głośny, dosyć taki stanowczy. Halo! I czosnek, i tak, i wiele innych rzeczy, ale wiesz. On wszystko wie, że on każde danie zrobi. Kto tego karczocha robi? My. On nie może być długo. On po prostu nie dopuszcza do informacji tego, że ktoś może zrobić jakiś przepis inaczej. Ile mamy potraw? Bo ja robię taką, która jest osobna. Czwarta potrawa? My robimy tutaj figi z karczochami. No to po co to robimy, jeśli mamy to? Widać, że Kaśka lekko jest speszona. Zostaw te figi.
sigi, sigi, ten, bo to ten. To jest cypryjskie tradycyjne danie. Dobra, nie ma problemu, że jest cypryjskie. Mamy pomysł, robimy te trzy dania, to zostanie. Marcin, dopuść do siebie informację, że coś można zrobić inaczej. Ale musimy jeszcze użyć karczochy do czegoś. Słuchaj, szkoda jest czasu. Ale Marcin, kurwa, każdego króciutko. Nieważne, celeb czy nie celeb, skojarzę króciutko, ja to szanuję. Dzięki za 7 miesięcy, Robson. Mamy wydać trzy dania, zrozumiano? Okej. No i kurwa, daddy, jak lider. Nie zająć się swoją pracą, swoim daniem. Nie tak non-stop rządzić wszystkimi. A mi się podoba, jak rządzi. Tymczasem w kuchni czerwonej panowie zarządzają swoje porządki. 8 minut zostało. Zobaczcie, to już z tymi ciasteczkami. Dziewczyny, spokojnie, w głosie widać stres u was. Patrzcie na Piotrka. Im wolniej, tym szybciej. Piekło jest wtedy, kiedy sami sobie to piekło zrobimy. Daddy, sorry. Halo, to nie robi wrażenia, że Piotr bierze lizę łyżkę i miesza jedzenie, tak? I tak w Grecji gotują. I chcecie to wydać na salę? Trochę dobra, prawda. Przyjmijcie jeszcze jedną paczkę i grzejemy od nowa. Niestety, czas działa na naszą niekorzyść. Ja jazda. Wszystko się pali. Paprykę trzeba zapiec szybko. Moim zdaniem już nie zdążymy jej zapiec. Za dużo jest nerwów. Wiesz, co możemy zrobić? Zesmażyć paprykę, bo musi być ten element użyty. I włożymy do juweczki. Coś nie wyjdzie, wtedy na szybko musimy już mieć z tyłu głowy, a jeśli to nie wyjdzie, to zrobimy coś. A Monika, widzę, tak, stoi szef. Się patrzy na jeden tak, garnek, patrzę, tak? Patrzę i wzrokiem go manipuluje, żeby się szybciej ugotował. Złośliwość? Nie, że szef jest złośliwy na razie dla mnie. Ja jestem złośliwy? Nie, po prostu marnujesz czas drużyny, stojąc i mieszając w jednym garnku cały czas. Sasanka, ale ja dziękuję za twojego prima, doceniam. I Robson, dziękuję również tobie za prima. W tym tempie jeszcze nie gotowałem. Pamiętajcie, mamy dziś 4 minuty. Dis. Kasia, pokaż, co robisz. Czy chcesz tu mięso, a tu figę? Mięso. Dobra, tu to mięso. Tu będzie figa. Układajcie okay. W tą stronę dobra. Figę, dobra? Chyba naprawdę tej adrenaliny było aż nadto. Bez ryzyka nie ma zabawy. Piotrek, tak? Ale w domu też się zamykasz piekarnika, jak to jest o, przepraszam, prawda? No właśnie. Kurde! Mam, nie, przepraszam, mam inny piekarnik, który się sam zamyka. Kolegi, co? Bo zaraz wszyscy pójdziecie na dno. Dawaj mięso, bo ostatnie minuty zostały. Ale on musi odpocząć. Wydać te dania? Ile czasu, szef, pytam? No już zostało 30 sekund. Nie, szefie, proszę. Nie róbcie mi tego. 10, 9. Dawaj. Super dziewczyny. Wykładaj bachlawę do czegokolwiek, rzucaj. 3, 2, 1, koniec. Serwis. O nie. Nie możemy już wyjąć. Bach. Nie, proszę, nie, bez reklam, nie. 5 lata do piekielnej kuchni. Zacznijmy zatem degustację. Jak patrzę na ich talerze, słabo. Kto przygotowywał to danie? My szef. Oka. Opowiedzcie. Mus z serc karczocha, chipsy z żółtego buraka, figa. Kurwa, wygląda całkiem restauracyjnie, powiedziałbym, nie wygląda to źle. Ta krewetka ma trochę dziwny kolor, ale jest to w miarę interesujące. Na maśle z miodem i krewetka z cytryną. O co figa tutaj? Jak nam się wydawało, szef, że będzie to pasowało? CROX0928. Mówisz to takim niepewnym głosem, że ja się zacząłem zastanawiać, czy dobrze ja to w ogóle jem. Dobra, czuję się zagrożony. O to chodzi. A to? Czyje? Moje jemili, szef. Co to mamy? Ciastka filo z... Okej, ciastka filo. Są bardzo blade. To jest problem, że nawet nie są zarumienione. To jest troszeczkę problem. Orzechami, z miodem, ze skórką cytryny i zapieczone. Mm-hmm. No pomysł super. Ale to jest surowe. Dokładnie. Chcecie zobaczyć? Paulina. No. Przeczuwałam, że są niedopieczone. No. Tak, szef, masz rację. Gąsu, wyluzowałeś trochę za bardzo. Piotr nie domknął drzwi, to by dużo zmieniło. Aha. No. Popatrz. Takie rzeczy się dzieją. Bo no, akurat na czerwonej się takie dzieją, szefie. Nie chciałbym nikogo urazić, ale nieważne, że piekarnik był otwarty, ponieważ był otwarty 1,5 minuty dokładnie z zegarkiem w ręku, więc nic tam się nie mogło zdarzyć, więc nie dajcie się tutaj, że tu ja coś z... Piotrze, dokładnie... Może niech Piotr zostanie w programie, bo niezłe dymy robi. Paulina, 45 minut i surowe ciasto. Tutaj nie ma co obwiniać Piotrka. Niebiescy 1-0. Proszę na miejsce. Jestem mega zła. Nie ma co oceniać. Jedynym rozwiązaniem jest wyciepać to. 0 punktów tutaj. Ze zdaniem szefa Amaro się nie dyskutuje. W momencie, kiedy szef bierze danie, to mam aż... Ładne jest to danie. A to jest bardzo sprytne i bardzo smaczne. Dziękujemy szef. 1 punkt. A dziękuję ci się, Marconik. 1-0. Nie cieszcie się za szybko. Marconik, dzisiaj po to dla ciebie wrzuciłem. Kto przygotował mule? Z dedykacją. Ja, szef. Co w nich greckiego? Czosnek, papryka chili, dorsz. Mam nadzieję, że szef...
Okej, okay, cebulę, okej, okay, nawet. Pikantne. Tak, jest. Danie może i fajne, sos fajny, ale to my jedziemy na nagrodę. Kto nie, fajne, to? Fajne mule. To danie przygotowałem ja, Adaś i Malwina. Co tu się dzieje? Tu jest szef, tak, mamy kurczaka w marynacie. O Jezu, ale napierdolone jest. To, czy to jest feta na pewno? Czemu ta feta jest tak idealnie pokrojona? Dlaczego się... Okej, okay, to może być inny rodzaj fety, bo są dwa rodzaje fety, widzowie. Nie wiem, czy wiecie. No nawet Jezu, trzy. Ale to jak to? Ktoś ale jeżeli chodzi o ser, to są dwa rodzaje fety. Kinder. 10. Jest jeden rodzaj fety, który się kroi właśnie tak ładnie, równiutko i tak właśnie jest ona taka kremowa, jest ona trochę mniej słona i która właśnie może się tak ładnie pokroić, tylko że ten rodzaj fety jest używany bardziej do dań pieczonych, na przykład feta pieczona z jakimś sosem pomidorowym i tak dalej. Jest ta feta druga, która ma troszeczkę taki bardziej intensywny smak, jest trochę bardziej słona i jest ona dużo bardziej taka, że wiecie, że ona się kruszy. Ona się kruszy na malutkie kawałki i tą drugą fetę daje się do surowych warzyw po to, żeby ona oblepiła z oliwą właśnie warzywa i żeby zrobił się taki sos właśnie z fety i właśnie z oliwy razem. No i oni użyli złego rodzaju fety tutaj. No raczej wątpię, żeby to było wypomniane. Chyba, że to w ogóle jest ser fetopodobny, tylko nie feta. To też jest możliwe. Cytrynowo-ziołowej. Suflaki. Suflaki, tak? Kasia dużo mówi. To robił sos? Moim zdaniem mule lepsze, 1-1. Wsadziłem ogórka zielonego. Soku. Kasiu, co za dużo, to niezdrowo. Żeby bardzo... Daj mu powiedzieć. Żeby... Proszę bardzo. I dodałem do tego koperek jeszcze. A tutaj? Pomidor, ogórek, polany oliwą. Czarne oliwki. Coś mogę zrobić, że już przestała gadać? Nie dam rady. A czy mam ochotę na sałatkę z fetą? Ja polecam, żeby sobie kupić właśnie takiego dobry ser feta za 8 zł. Można taką dobrą kostkę sera feta dostać 200 gram, może 10. Właśnie pomidory, ogórek, cebulę, bagietka, oliwki, kapary, dobra oliwa i to jest tak zajebisty tego. To jest tak zajebista sałatka, kolacja. Że wysyłamy do domu. Nie, Kasia. Tak, szef, przepraszam. Chamstwo. Przypadkiem zatrzymałem na tej klatce, nawet nie widziałem. Jest. Chyba mu smakuje. To jest słabo doprawione. Ale może szef uzna, że jest odpowiednia. Mule wybitne. Jest. Jeden punkt. Kinder, później sprawdzę. Nie wiem, czy to przypadek, ale kurczak, mimo tego, że jest taki zgrillowany, zamarkowany, jest niesamowicie soczysty. Kolejny punkt. Wow, 2-1, 2-1. Tego się nie spodziewałem. Zajebisty człowiekiem. 2-1 prowadzą niebiescy. W tym momencie jestem pewien kary. Zobaczymy, co dalej. Będzie dobrze. Efektowna prezentacja. Nagroda jest nasza. Dziwne. To samo powiem o tym talerzu. No nie, wróć. Dziwne. Kto jest odpowiedzialny za to? Nasze. Piotrze, jednak się przydałeś. Opowiedz, proszę. Miało być troszkę inaczej. Miało być troszkę inaczej, bo miała być papryka faszerowana tym, co szef teraz je. A jest w ogóle papryka gdzieś? Się piecze jeszcze. Przepraszam bardzo. Natomiast to jest typowe greckie danie, to są juveci, czyli taki makaronik. I rzeczywiście mam nadzieję, że wam... Makaron orzo, jeżeli ktoś nigdy nie jadł, to jest taka śmieszna kombinacja. To jest makaron o konsystencji ryżu, z leciutkim takim smakiem ryżu, ale jest taki bardzo mięciutki, delikatny i lekki. Zajebisty makaron. Ja uwielbiam ten makaron sobie zjeść z rosołem na przykład. Strasznie nie popsułem. To taka potrawka się robi. Starszy, wygłaskacie sobie te pośladki później. Wydaje mi się, że sprostałem temu zadaniu. A tutaj kto przygotował? Ja z Kasią. Prezent. No, bambus, ja tego polecam. Dodatkowo do tego ser halloumi, posuszone pomidory. Liczymy na te pomruki, które będą świadczyć o tym, że zostanie docenione to, jest chyba, to, co stworzyliśmy. Chyba trochę za bardzo rare. Chyba za bardzo chyba trochę rare. Będzie lipast. Już nie był nawet zapiony. Prawie surowy. Marcin, słabo wyszło. No, no brakło chwili, dwa. Tak. Trzymaj tak dalej. Ta ilość suszonego pomidora skutecznie nie odstrasza. Jeżeli podajemy po grecku, podajemy dużo. Znaczy, proporcje są tu zdecydowanie zachwiane. Sorry, moja ekipo. Bardzo, bardzo chciałam. Nic tego nie uratuje. Zero punktu. No trudno. Chłodne spojrzenie, wyczułem napięcie. Myślę, że smaczne. Myślę, że, ten makaron był makaron, smaczny. Powiem, tak? To jest juveci. No, nie wygląda to za dobrze. Trzeba się przygotować na karę.
Jest to pyszne. Jest. Świetnie przygotowane. Jestem dumny. 2-2. Jeden punkt dla was. Jest. 2-2. Na czym dogrywka? To oznacza, że obydwoje dostajecie nagrodę, nikt nie dostaje kary, ponieważ są celeby i chcą, żeby celeby również miały i być może będą mieli jakiś sponsor moment, bo długo nie było sponsora. Oznacza remis. Remis! Wszyscy razem pojedziemy na nagrodę. A nagrodę mam tylko jedną. No i chuj! W takim razie dogrywka. Na pewno damy radę. Zadanie będzie bardzo proste. A taki pewien siebie byłem. Obowiązkowo z wykorzystaniem oliwki. Żeby o tę nagrodę zawalczą nasi goście. Świetnie. Kasia i Piotr. To jest trudne zadanie. Całe 10 minut. Tyle będziecie mieli czasu. Start! Czy drużyny zaufają Kasi i Piotrowi? Pory oko, dziękuję za 6 miesięcy. Cześć, Mandzio, uśmiechnięta buźka. Marcin, poczekaj chwilę, nie krzycz na mnie, sobie nie krzycz na mnie. Marcin, spokojnie, nie trzeba krzykiem. Kasia, jaka to jest koncepcja? Mamy zielone oliwki, jak crostini włoskie. Moim zdaniem Kasia powinna ugotować to wszystko sama, nikt nie powinien stać nad nią. To może być tylko jeden kawałeczek, nie mogą być trzy. Mogą dwa dajmy. Dwa dajmy. Troszeczkę się zgadzam z nim, bo wtedy uważam, że lepszy byłby content. Dobra. Nie dwa, jeden kawałek to ma być. Ale nie podoba mi się, jak dzisiaj Daddy się wkurza. On już trochę przesadza z tym podnoszeniem głosu. Jeden kawałek. Można coś podpowiedzieć, ale nie, żeby cały czas do ucha, że tak, żeby się nie mogła skupić, no bez przesady, no. Przynieś jakąś miseczkę albo coś takiego? Halo, nie. Co on robi z tym ogórkiem? Aha, rozumiem. Halo, stop. Dobra. Czy polecenie było niejasne? Jasne. Gąsu, skupienie. Nie słuchaj tych naszych ryków, tego chaosu. Szybko, słuchajcie, gdzie jest chleb? Możemy iść po chleb, szefie? Nie. Nie możecie iść. Nie możecie iść. Nie możecie. To jest niewyraźne, co ja mówię. Czy wy naprawdę nie używacie mózgów? Co w tym było niezrozumiałe? Staram się być dla szefa kulturalna i zadaję pytania. Ale ja też staram się być kulturalny i ci mówię jedną rzecz, że nie możesz nic zrobić. Cały czas w początku na mnie krzyczy. Jak stoję w lewo, to jest źle. Jak stoję w prawo, to jest źle. Jak stoję prosto, to jest źle. Oj, kurwa, ultimate poleciał. Bo ja aktualnie wziąłeś garnek do ręki, bo cały czas szef po mnie wyje. Bo ja chcę, żebyś ja była lepsza. Nie krzyczę, ale ja chcę, nie żebyś... Jezu! Ja będę zestresowana. To się nie stresuj. Ale ja tak nie działam, jestem kulturalnym człowiekiem. Masz tylko... Matko! Monia, teraz to Piotr powinien być w centrum uwagi. Schowaj histerię do kieszeni, dziewczyno. Co potrzebujesz? Schowaj histerię? Nie, płacz. Nie, mamy nie możesz podawać! Za chwilę nas wywalą! Nie możesz podawać, nie podawaj! Nie podnoś tam, nie głos wpiszcie! To nie podawaj! O kurwa, jak się złości! Głosu nie podnoś tam! Okej, to nie podawaj, dobra? Więc uspokój się! Łyżka! Łyżki takie zwykłe. Tak! Tutaj! Tutaj daj jedną oliwkę, a tę drugą! Jaką oliwkę? Czyż oliwka jest z pestką? Po prostu do ozdoby tylko! Nie żadnej ozdoby, to poczekamy! Ja pierdolę! A my zdążymy pięknie! O, ja pierdzielę. Już nie kończę. Życzę czerwonym zwycięstwa. Jest okej. Życzę czerwonym zwycięstwa. To nie była nasza grecka tragedia. To było nasze greckie wesele. No to udało się. Ale zanim przejdziemy do oceny, nie mogę nie odnieść się do tego, co się dzieje w waszych kuchniach. Monika, Marcin, mamy gości, Kasię i Piotra. Robienie afer jest absolutnie nie na miejscu. Nie życzę sobie takiego zachowania w stosunku do moich suszefów, w stosunku do innych. Czy to jest jasne? Tak jest, szef. Czasami trzeba dostać kubę zimnej wody na głowę. A teraz, Kasiu, ty pierwsza. Mam nadzieję, że greckie kolory przyniosą nam szczęście. To jest pasta z czarnej oliwki, odrobinkę pociągnięta kroplą oliwy z oliwek. No dobra. I dodana jest delikatnie przyprawa z suszonych ziół. Liść mięty można zjeść lub można na niego popatrzeć. Prostota grecka. Jak się to nazywała? Myślę, że smakowało mu to i jak się nazywała się ta pasta z czarnej oliwki? Piotrze, twoja kolej. Kochani, tapenada. Jeśli coś schrzanie, to z góry przepraszam, ale tapenada. Wszystko na to wskazuje, że nie schrzanie, bo trochę się na tym gotowaniu znam. Zobaczymy. Tzatziki, które towarzyszą Grekom od urodzenia do końca ich dni, których używają ładne. Dosłownie... do wszystkiego. Ładne przemowa Piotra jest tak rozległa jak wyspy w Grecji. To jest taki odpowiednik amerykańskiego ketchupu. Z tym, że... Piotr, wydaje mi się, że za dużo gadasz. One są przede wszystkim bardzo zdrowe, tam nie ma nic niezdrowego. Jest oliwa z pierwszego tłoczenia, zawsze polane te tzatziki są na końcu. Widać, dlaczego że fascynat greckiej kuchni. Dlaczego Grecy cieszą się bardzo dużą średnią wieku.
mają 87 lat. Ja się kurwa czuję jak on w momencie, kiedy ja wam mówię cokolwiek o jedzeniu, właśnie jakieś takie ciekawostki, co akurat wiem. Ja się czuję tak jak on, że wy wszyscy takie, ja pierdolę, gościu, no dobra, nie wiem o tym, ale już kurwa odpuść. Ja się dokładnie tak czuję, a jak mówię. Dlatego, że podstawą, szefie, jest oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia. Piotrek, weź już skończ. To tyle, co chciałem powiedzieć, szefie. Nie kończ, jedziesz, jedziesz. Żeby szefa nie zanudzić, mógłbym jeszcze powiedzieć wszystkim, że moją pierwszą miłością była Greczynka. Nazywała się Anatoli Ciwanidu. O Boże. Kochałem ją bardzo, miała 16 lat, ja miałem 18. Kocham gościa, tak kocham go. Ale nie mów już limeryku o suwlakach. Nie, 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 już nie. I tyle. Nie łam, szefie, serca Piotrowi. Obie przystawki są banalne. Natomiast, Piotrze, twoja wydaje mi się bardziej odpowiednia do tak zwanego biesiadowania. A zatem... Czerwona kółka! Yeah! Mówiłem! Mówiłem, że czerwoni wygrają teraz. Dziękuję ci z całego serca. Dzięki. No kochani, to ja wam. Dzięki na tym. Piotr, kochałbym cię, gdybym był kobietą. Nadal możesz go kochać, nikt nie broni. Ja nikomu nie powiem. Ja kocham pana Piotra. Uczestnicy wracają do domu w skrajnie różnych nastrojach. Jestem zła na siebie. Rozumiem. No jest to przykre, że to jest kolejna kara. Zapraszamy, zapraszamy. Nagrodę, nagrodę, nagrodę. Witamy w naszych skromnych progach. Ale pięknie jest. To mi się podoba. Tara! O, pan Piotr to taki Kurt Scheller, tylko że u celebrytów. O. Film Greg Zorba. Tarararara. Raz, dwa, trzy, cztery, raz i dwa i trzy i uwaga, cztery i tara, pa, 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 jest celebrytą, jest legendą, a nie celebrytą. Normalnie, rewelacja. Dziewczynom nie wolno, nie wolno dziewczynom do Zorby, tylko chłopaki tańczą Zorbę. A dziewczyny śpiewają. Cywilne lotnisko w Bielsku Podlaskim, to tu na uczestników czeka wyjątkowa niespodzianka. Czuję, że będzie lot samolotem. Mam nadzieję, że naładujecie się dodatkową adrenaliną, którą będziecie mogli wykorzystać w kuchni. Miłej zabawy. I nagle sru. Ohoho. Ryk silnika rozrywa głowę. Ja miałem, nie wiem czy wam mówiłem, ale ja miałem sen, gdzie prowadziłem samochód. Pierwszy raz w życiu mi się śniło coś takiego i pamiętam, że zapierdalałem w tym śnie jakieś 200 czy coś na godzinę i to było tak przyjemne uczucie, że aż naprawdę myślę już kurwa o zrobieniu prawa jazdy. Jak widzę coś takiego, to kurwa trzeba zrobić to prawo. Wygrani są chyba przerażeni, ale prawdziwe powody do strachu mają przegrani. Nie wiem, czy dociera do was powaga sytuacji, bo jest to czwarta edycja Piekielnej Kuchni i po raz pierwszy jestem obecny na karach. Dzisiaj waszym zadaniem będzie... O, cebula! Celeb na karze, o! Będzie ciekawie. Obranie, pokrojenie i wysmażenie cebuli, której używamy do risotto. Sześć worków cebuli. Panowie i panie, nie wyjdziemy z tego dzisiaj. Najpierw konkurs. Ten, kto pierwszy zje cebulę, wygra bardzo, bardzo cenną nagrodę. Czas? Start! Kto pierwszy skończy, podnosi rękę do góry. Biorę pierwszego gryza i nie do zniesienia. Przy drugim kęsie już niestety oczy stanęły mi w słup. Kurde, nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Masakra totalna. O, brawo Karol! Nagrodą jest zwolnienie z cebulowej kary. Ale za to trzeba będzie posprzątać apartament uczestników. Czy Karol skorzysta z immunitetu? Oddaj Malwinie. O, ale romans! O, Karol! Karol, dziękuję ci bardzo, jesteś wielki. Pełen szacunek. Bardzo dobra postawa. Na wygranych czeka już ekstremalna zabawa z wyjątkowym kierowcą, który od 2005 roku w każdy zakręt wchodzi bokiem. Karolina Pilarczyk to jedyna licencjonowana drifterka w Polsce. Królowa polskiego driftu jest nie tylko odważna, ale i piękna. W maju tego roku znalazła się na okładce znanego czasopisma dla mężczyzn. Cześć! Piękna kobieta, duże zaskoczenie. No zapraszam, chodź.
Dużo koni, spaliny, głośny silnik. Czego chcieć więcej? Piękna istoto! Pięknie w ten drift wchodzisz! Dziewczyny, nie dacie rady! A czy przegrani dadzą sobie radę z cebulą? Lepiej obejrz sobie kilka, a potem krój tak z pięć na przykład. Spoko. Będziemy siedzieć całą noc. Tę cebulę będę wspominać czule. Monika też długo będzie wspominać, ale przejażdżkę. Uśmiech zaczynał się tutaj, a kończył się tutaj. Nie miałam żadnej innej reakcji, oprócz tego, że byłam przeszczęśliwa. Demona prędkości odnalazła w sobie też Paulina. Ryk silnika, pisk, obłąd, tego nie da się opisać. Tam po prostu trzeba być. Ale zazdro. Przeciążenia mega. Gdyby nie osłony, rur w foterach, chyba wywaliłoby człowieka z auta. Zajebista nagroda. Tymczasem w kuchni szef Amaro nie może narzekać na nadmiar adrenaliny. Szefie, może się szefowi chciało tutaj z nami. Podziwiam. Jutro na serwis przyniesiecie idealnie skarmelizowaną cebulę. Ile godzin się ją smaży? Ja mam dziękuję się za 7 miesięcy. A dokładnie 8. Porywacie się zagarki i uciekacie do domu. No nie, fuj, ich cały apartament będzie tak jebał cebulą. Do domu nie wybiera się jeszcze Adam. Nie wiem, na czym się skupić, nie wiem, o czym myśleć, ale jest zajebiście. Wespero, dziękuję za Prima. Kto by pomyślał, że delikatna Emilia odnajdzie się w roli pasażera sportowego samochodu? Uczucie nie do opisania, to trzeba poczuć. Ciężko spać na fotelu pasażera, kiedy prowadzi Karolina. To jest prawie tak dobre jak seks. Nagroda rewelacja. Czy to? No to. Zajutrzejszy serwis. Wracający do domu wygrani nie spodziewają się, że jest tam pewna niespodzianka. Impreza urodzinowa! Dla kogo? 100 lat! Emilka, 100 lat! Wszystkiego najlepszego! 100 lat! 100 lat! Niech żyje, żyje nam! Wszystkiego najlepszego! 100 lat to kochani, za mało! Dziękuję! O widzowie, to dla was było! Gdzie jest gość? Dla was! Gdzie jest mój przyjaciel? No i jest on! No! A czemu tu tak śmierdzi cebulą? A co? W całej chałupie śmierci. To jest po prostu mega fetor. Przepraszam za spóźnienie, ale miałem jeszcze jedno okrążenie. Emilka, wszystkiego dobrego. Naprawdę, wyglądasz jak na swoje lata, wspaniale. Emilka, rybka, 20 lat, całe życie przed tobą. Hejcie, jak wrażenia? Ja chciałam zabrać to autko do domu, ale argument, że pasuje mi do butów, niestety nie wystarczył. I 160 na prostej wali i nagle wpada. Nagroda była taka. Arrivederci Roma. Dziękujemy. Adieu. Super, że nas odwiedziliście. Zapraszamy. Dzisiejszy dzień z wami naprawdę... Nie chcę nic mówić, ale Halina odpadła jak miała urodziny, tak tylko mówię. Bomba. Kasia, lecimy. Słuchaj, dlaczego mi nie powiedziałeś, że wyglądam jak idiota? Co tam na wygląda? Dziękujemy i przepraszamy, jak było coś nie to. Wszystko było niedobrze. Ja bym miał kontakt. Trzymajcie. Pa, Kasiu. Kiedy Warszawa budzi się do życia, w domu uczestników pojawia się... Dzień dobry, szef! Kurcze! Witam, szefie, kurcie. Ciekawe, co tam dla nas przygotowałeś. Przegrzebki, ostrygi, czyli owoce morza.
Ciekawe, czy ta lekcja przypadnie uczestnikom do gustu. Owoce morza nie są mi obce. Lubię owoce morza, chociaż wielu jeszcze nie jadłem. Malwina, która dziś czuje się już lepiej, patrzy na stół z niesmakiem. Mam nadzieję, że nie będę musiała pyszne. Szefowi pomagać. Malwina? Jezu, ale to jak to ktoś wpłaci? To ten jest? Przyczepki. Jak robimy przyczepki? Nie wiem. Życzę wszystkim widzom, że to by Madziu, żeby ktoś reagował na was takim szczęściem, miłością i ilością serduszek jak czat na Emilkę. Piękne życzenia, Karamba. Tobie krótko. Również. Nacinamy i smażymy. Momentu. Troszkę sól, wydajcie raz. Na środku jest troszkę surowe. Sos. Chyba Malwina przekonała się do przegrzebków. To by się nie przekonała, by kurt zrobił. Ostrygi, e? Chyba się teraz zażygam. Adam, prezent. Przegrzebki to jest po prostu małża, która jest wyciągnięta, mięso z małży, które jest wyciągnięta ze skorupki właśnie i jest ona oczyszczona i taka gotowa do usmażenia. Ostryga to jest po prostu też małża, tylko większa małża, która jest po prostu otwarta, oczyszczona z jelitek i ona jest do jedzenia na surowo. Ona ma taki ślimowaty posmak, jest bardzo, bardzo słona, bardzo morska, ale później po tym, na samym początku jest rybny smak, a później jest taki mięsny, bardzo przyjemny. Ostrygi. Rzecz to nie trudna. Trzeba znaleźć ostryga jest sposób. Zajebista. Szukamy miejsca, gdzie najlepiej jest włożyć czubek nożyka, a później lekkim ruchem podważamy, aż się otworzy. Ruchy Adasia nie wyglądają na lekkie. Adaś, tylko nie zrób sobie krzywdy tym nożem. O kurde, nie, Kurt mój nimi. Aha, przepraszam. Jest okej. Kontrolujemy. Smacznego. Czy Adam skusi się na ostrygę znany afrodyzjak? Nie, naprawdę. Dajesz, no Adam. Nie lubię. I tak nie zacznę jeść owoców morza. Pozostali uczestnicy mają więcej odwagi. Fajne. Była smaczna. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Już niebawem otworzą się drzwi Hell's Kitchen. Uczestnicy rozpoczynają przygotowania do serwisu. Przynajmniej cebula, którą przygotowywali za karę w domu, jest już gotowa. Potrzebuję to. Potrzebujesz szafran. Leży, mistrzu, na stole. Ja to zawinę ręcznikiem papierowym i włożę to do lodówki, dobra? Dobry pomysł. Dziękuję za 6 miesięcy, hello. Zapraszam na czerwoną. Witam wszystkich. Cześć, szef. Jak się czujecie? Zajebiście, szef. A jak adrenalina po nagrodzie? Trzyma jeszcze? Jest, trzyma, szef. Podamy dzisiaj przystawkę małą. Damy zbóż. Chips z boczku. Na żółtym nitki, sosie. Rozłożone konfitury cebulowej. Orzech laskowy tarty. Skórka ze sparzonej cytryny. Starta. Wow, nie ma żółtego sosu. Trudne? To amus zbóż. Nie, szef. Okaże się. Za amus zbóż odpowiedzialny jest Paulina. Tak, szef. Okay. I Karol. Tak, szef. Okay. A kapitanami będą Adam w czerwonej kuchni. Dziękuję, szef. Ja tym dowodzę i błagam, nie wkopcie mnie na żadną minę. I Marcin. Dziękuję, szef. Może być ciężko, ale damy radę. Daddy dostał opaskę kapitana. Zobaczymy, czy tego nie spierdoli. Oho. Wywar z kurczaka, szef. Wywar z kurczaka, szef. O chuj! O kur... A ona jaka niewzruszona, ale kurwa na pewno się wzdrygnęła wewnętrznie, ale pomyślała takie, nie mogę się kurwa wzdrygnąć. Pokażę słabość, to mnie wyjebie do domu. Wyjebie mnie w ogóle z programu. To jest wywar z kurczaka? Łupiny z cebuli? Nie wierzę. Początek nie jest zbyt dobry.
Pawle, zaproś gości do piekielnej kuchni. Startujemy! Chuj, Paweł nawet nie chciał dyskutować. Po raz czwarty otwierają się drzwi piekielnej kuchni. Goście zajmują miejsca i otrzymują wyjątkowe menu autorstwa szefa Amaro. Czy kucharzom uda się naprawić początkowe błędy i sprostać wymaganiom szefa? Niebiescy, trzeba dzisiaj dać z siebie wszystko, bo szef Amaro nie jest dobrym humorzem. Pierwszy raz widzę szefa w takim nastroju. Mam jakieś obawy, ale jesteśmy pewni siebie. Mam nadzieję, że dziewczyny nie wymiękną. Menedżer sali Paweł zbiera pierwsze zamówienia i przekazuje je szefowi. Tylko czy kuchnie są już gotowe? Jest czerwone. Dwie na niebiesko, bardzo proszę. Dobra, dzięki. Dzięki. Czerwona kuchnia, zamówienie. Raz tater, raz chłodnik, później okoń risotto. A my zbuszę i lecimy. Tak szef. Zobaczymy, jak to będzie. Niebieska kuchnia, pierwsze zamówienia. Tak, szef. Chłodnik, tatar, kurki, ceviche. Później kurczak, dwa razy risotto, okoń. Drugie zamówienie, risotto i kurczak raz, okay. Bez starterów. Kurczak idzie od razu. Od razu z risotto. To rewelacja. Mogę się wykazać. Jezu, co się z tym Adamem dzieje? Bo on ma dwie lewe ręce. Nie robisz jeszcze dalej. Adam ma dwubiegunówkę totalną. Ale to jest drugi stolik. Od największej paniki do największej radości. Non stop. Adam ma problem z organizacją pracy, trzeba mu wskazać drogę. Moim zdaniem powinno być od razu. Mam inne zdanie. Ale nie jestem kapitanem tej drużyny. Człowieku, naprawdę nie spiesz się, nie poganiaj, bo tracę oddech. W kuchni czerwonej również pojawia się konflikt. Mogę już tu dawać, szef? Nie, bo musimy granitę dać, okej? Okay? Nie, granita na sam koniec. Granitę później. Ale granita idzie w środek. Nie, granita idzie na sam... Słuchaj, nie dyskutujemy. Zawsze masz rację. O, ale Mateusz, ciekawy jestem. Mieli dwa razy ale ja wiem 10 razy, nie dyskutujemy, to jest wasz problem, tak? Dobra, już. Króciutko. Dziewczyny, ja wiem, że wszystko wydawałyście, ale się okazało, że nic nie wydawałyście. Monika, uczymy się na błędach. No i to tak wygląda u nas współpraca. Pewny siebie Mateusz będzie mógł się wykazać. Do kuchni trafiają kolejne zamówienia. Czerwona kuchnia, zamówienie. Tak, szef. Chłodnik, ozur, ceviche, później risotto, kurczak, halibut. Wszystko mamy pod kontrolą. Kolejne zamówienie, kurki dwa razy, później halibut. Kurczak. Teraz na 100% wydajemy. Niebieska kuchnia, nowe zamówienie. Chłodnik, ceviche, później okoń, kurczak. Dobrze, szef. Tak, szef. Ej, Marcin, przepraszam, ale kurde, ja zostanę z 5-8 kurczakami naraz później. Nawet nic nie mogę zrobić, bo oni się wszyscy boją, że ja wszystko Ogarniemy te kurczaki. Adasiu, no po co gnieciesz tak z tym kurokiem? Tymczasem Paulina błyskawicznie poradziła sobie z przygotowaniem pierwszych starterów. Pytanie, czy dobrze? Da się, szef. Zajebiście. Wow, brawo. Serwis. No i Amos, bo już wychodzą. To jest najważniejsze. Pierwsi goście dostają startery z kuchni czerwonej. U niebieskich nie zanosi się na sukces. Te Amesy wyjdą dzisiaj? Ja bym tego nie wysłał. No to powiedz, co jest nie tak. Posłuchaj, estetyka. Nie ma estetyki. Jak będzie tak rozglajdane jest, na talerzu, paskudne to jest. Na pewno szef tego nie bardzo, przyjdzie. Bardzo, bardzo brzydkie. Dobra, okej, daj. Jesteś kapitanem, więc robię tak, jak to widzisz. Karol, naprawdę musisz ruszać się szybciej, bo nasze dania już czekają. Czekają również goście, a wśród nich aktorka Katarzyna Skrzynecka i drifterka Karolina. Okej. Kogo ja tu mam? Dzień dobry, cześć. I wchodzi nasza Karolina. Ta, czyżby szef table? Wczoraj chciała mnie zabić. Szef table? Super, dziękujemy. Potraficie się odwdzięczyć? Odwdzięczyć? Tak, szef. Pokażemy to dzisiaj, szef. Bardzo się cieszę. Zobaczymy. Wierzę w nich. Karolina, przysięgam ci, dostaniesz jeszcze. Wygląda na to, że wsparcie nie. Karoliny dodaje czerwonym skrzydeł. Kolejne startery są gotowe do wydania. Szef. Jedziemy. Dziękuję, szef. Ładnie. Wszystko wychodzi naprawdę fajnie. Paulina, wydaje ale na razie to jest Amuzbusz, tylko nawet przystawka jeszcze nie wyszła. Kto chce jeszcze Amuzbusz? Serwis. Nie tylko Paulina pracuje dziś na pełnych obrotach. Monika przygotowała pierwsze przystawki. Tylko czy Emilia również stała do nie może zapisać do lutania. Ile porcji robisz? Dwie, szef. To jest za mało kurek. Kurki. Nazywasz się to danie. Mogłam pomyśleć. Zabieraj kurki niegotowe. Czeka na... Niegotowe. O, Emilka. Ceviche od nowa robimy. Nagle gubimy czerwą. Się uwziął. Nie wiem, o co chodzi. Niebiescy też mają problem. Kapitan nie radzi sobie z synchronizacją i organizacją pracy. Nie każdy wie, co ma robić. Robisz coś, czy nie? Halo? Nic. Dlaczego? Oho. Jak to nie wiesz? Oho. Czemu nie smażysz kurczaka? Kapitan się wytłumaczy z tego, po prostu. Powiedziałem, żeby nie smażył kurczaka, żeby pomógł mi tutaj przy kurkach. Dlaczego? Wiesz, że kurczak jest zamówiony bez przystawek? Oczywiście, ale chcemy wydać najpierw przystawki. Co tu mają trzy osoby robić z tym? Jedna osoba robi tatara, jedna osoba robi ceviche, tak a ty robisz kurczak. Amaro broni swojego syna, pytałem słodkie. Go, co robi.
Gówno, stoi. Kiedy poskarży się staremu na kolegę. No, Adasiu, najchętniej to ukręcił ci głowę. Pora wziąć się do pracy, bo zamówień wciąż przybywa, tym razem ze stolików Kasi Skrzyneckiej. Proszę uprzejmie o kurki i halibuta. Oczywiście. I Karoliny Pilarczyk. Kurki z selerem i okonia morskiego. Świetny wybór. Nowe zamówienia? Tak, szef. Raz kurki, raz tatar, później okoń i halibut. Pociągniemy ten wózek. I drugi stół, tatar, kurki, później kurczak, halibut. To jest Małpa tak i Smarta, dziękuję za Prima. Nowe zamówienia? Raz ceviche, raz kurki, później kurczak, okoń. Dobrze, szef. Skoncentrujcie się na tym, co robicie. Ja już wykładam, naprawdę. Bardzo dobrze, cieszę się. Mamy do wydania i do ukończenia serwis i musimy to zrobić. Oby nie skończyło się na obietnicach. Co dajemy? Amusz zbóż. Wiesz tutaj skórkę z cytryny? Tak, tu jest troszeczkę mniej. To do poprawy, natychmiast. Chwila, moment i wszystko wydamy. A to co jest? Ładny tatar. A co to robisz? No kurki do tego wydajemy. Do czego, jak jeszcze to nie poszło? Źle skomunikowałem. Aha. Ile razy będziemy się uczyć tego samego? Chcemy wystartować. Oj, Marcin, więcej. Dzisiaj słabiutko. To ma iść pierwsze i później idą przystawki. Słaba komunikacja z twojej strony. Masa czasu na to, żeby spokojnie jeszcze opanować. Rozumiecie, że po 4 tygodniach nie ma czasu na marnowanie? Ani mojej energii, ani nadziei naszych gości. Moja wina, biorę to na klatę. Co zapłaci za te 4 porcje? No ja będę musiał zapłacić. Wiesz jak? Pożegnasz się z nami. To jest twój koniec w piekielnej kuchni. Co kurwa? Nie, chyba co kurwa? Po prostu mnie przytkało. Dźwignę się, szefie. Nie dźwigniesz się. Widzę nie. To. Kurwa, nie, no Amaro. Nie przesadzasz. Dom. Odklejka. W tej sekundzie. To ja biorę odpowiedzialność nie. za ten cały burdel, który się stworzył. Ja pierdolę, nie. Nogi mi się ugięły, kiedy zobaczyłem, że Marcin rozpina. Nie. Ja pierdolę. Spokojnie. O kurwa. Róbcie swoje. Uskupuj się. O kurwa, ale poleciał. To jest przesada. Jezu, proszę, żeby on nie został wyjebany z programu. To jest przesada. Nie. Marcin, naprawdę nie. To jest za dużo. Zapas mu fatalnych błędów. Marcin musi pożegnać się z piekielną kuchnią. Miałem tu zajebistą przygodę i poznałem zajebistą... Marcin, nie, wróć. Może zrobić nie, Marcin, wróć. Mega szalonego. Marcin, wróć. Wszyscy do mnie. Marcina już nie ma, na dobre, żeby było jasne. Ja pierdolę. Nie wierzę. Ja pierdolę. Więc się zepnijcie. Myślcie o tym, co robicie. Bo nie będzie drugiej szansy. Szkoda Marcina, naprawdę, on był strasznie dobry. Czy drużyna niebieskich podźwignie się po wyrzuceniu Marcina? Jezu, ten to się w ogóle załamał. Wszyscy mogliby odpaść, tylko nie. Damian, przestań płakać. Mamy do wydania cały serwis. Damy radę. Spokojnie. Opanujcie się. Twoja opaska. Tak, szef, dziękuję. Justyna, tak. Dawaj. Dobra, spinamy się. Mam nadzieję, że nie zawiodę i tyle. Tymczasem czerwony Adam próbuje wydać przystawki, ale czy skutecznie? Co brakuje tutaj, Adam? Sos serowy, seler, kurki, wszystko jeszcze. Przesadził Amaro dzisiaj jakaś odklejka pepe. Super serwis! Dziewczyny, tak się wydaje talerze. Światełko w tunelu widać też u niebieskich. Karol poradził sobie w końcu ze starterami. Serwis! Jak długo tatar chłodnik, jak długo dwa chłodniki kolejne? Kurki ozur. Justyna. Wydajemy tutaj teraz wydawaj polecenia. Wydaje mi się, że mogli go wyjebać za to, żeby ciężko jest być tak krzyczał na ludzi po prostu. W nowej drużynie, kiedy nie wiem, ale jak to jest dziwne. Pracują. Póki co w kuchni niebieskiej zapanować trzeba nad pracą Adama, który przyrządza risotto i kurczaka. To dajemy ładnie na olejek sobie. Raz, dwa, trzy. To jest ten czas, kiedy ja się muszę wziąć w garść, pomyśleć trochę o sobie. Musimy wniszczyć ogień, żeby nam się nie spaliło. Pokażę, co potrafię i że mój progres jest naprawdę duży. Adaś, jak robisz risotto, musisz cały czas pać przy nim mieszać, dobrze? Mieszać, tak, dobrze. Adaś nie ma takiej koncentracji i podzielności uwagi, żeby robić kilka rzeczy na raz. Mascarpone nie dodałeś, bo nie ma na wierzchu. Nawet o tym nie wiedziałem. Nie dodamy teraz do tego, robimy od nowa. Masz wykonać... Ale Adam jest pogubiony. Więc się przyłóż do tego. Kiedy niebiescy wciąż pogrążeni są w chaosie, czerwoni znów są gotowi do wydania przystawek. Monika, ile minut to się marynowało? 3 minuty, szef. Chodź, popatrzymy sobie na to. Staram się. Aha. Ścięte? Ugotowane jest mięso? Tak, no szef. Gotowałam z serca. Nauczyłaś się wreszcie? Tak, szef. Wspaniale. Dziękuję, szef. Serwis. Dobra robota. Co, szef? Dostrzegł? No, czerwony comeback dzisiaj. Jestem z was dumny, naprawdę. A tydzień temu nie wyszło nic. Wywołuję dania główne. Halibut kurczak do wyjścia. Okoń halibut do wyjścia. Jestem pewien.
że będzie dobrze. Dumni mogą też być niebiescy. Kolejne startery są gotowe do wydania. Serwis! Idziemy do przodu, oby tak dalej. Ale idą dzisiaj jest do przodu, udaje się, wydaje się, czy... Nie jest już tak dobrze. A, co będzie to jest? Dotknij ręką, czy to jest surowe w środku? Totalnie surowe. Widać. Zabieraj. Trochę się pośpieszyliśmy z tymi przystawkami. Przystawki niebieskich do poprawki. Tymczasem czerwoni pod wodzą kapitana Adama brawurowo mkną do przodu. Lecimy. Fantastycznie, dziękuję, szef. Dwa razy kurki czekam. Serwis! Jasny przekaz, krótkie zdania, zadania wykonane. Serwis! Łanie czerwoni ciele są bardzo ładnie do przodu. Przystawki, robimy drugie danie, później robimy deser. Dziękuję. No to cóż, serce rośnie. Serwis. Adam jest świetnym kapitanem. Mam nadzieję, że będzie nim cały czas. Adam, zasłużyłeś na pochwałę. Oddaj opaskę. Dziękuję, szef. Naprawdę serce rośnie. Adam jest zajebistym graczem. Paulina. Paulina! Przepraszam, szef, już biegnę. Kontynuuj. Trzy dania, Amus i jeszcze opaska kapitana. Boże, kochany! Nie spieprz tego, okej? Okay? Tak, szef. No ale kto sobie poradzi, jak nie ja? Jedna cielęcina wychodzi z twoim jednym risotto. Czy teraz jedna i risotto? Tak, nie, dwa, bo ja potrzebuję do kurczaka. Paulina jest trochę taka rozszczepana na kuchni. Czekaj, dwa, jedno, bo nie ogarnę. Dwie cielęciny naraz. I risotto do jednej cielęciny. Ja wiem doskonale, jak ją zrobić. Słuchaj mnie. Z drugiej strony widzowie, wiecie, no wyjebał osobę, która zarządzała zespołem, która ogarniała rzeczy, która dodatkowo jeszcze była gigaczadem, która było widać, że kieruje tymi niebieskimi. Jak wyjebał, to tak naprawdę wprowadził bardzo dużo dymów, bo niebiescy zostali powaleni na kolana i teraz muszą się podnieść i inne postacie muszą się wykazać, no. Uważnie, a na pewno ją... Może też niekoniecznie chcieli, żeby 40-latek trafił do finału, tylko wiesz, chcą młodszą osobę, no. Myślicie, że to był producent moment? Nie, trochę chyba był, co nie? Ponieważ zobaczcie, że kurwa, to byli czerwoni ostrzeżeni. To byli czerwoni ostrzeżeni, że druga osoba zostanie wyjebana. Nie niebiescy, a czerwoni. Tak. Paulina, raz Tatar, raz Cewicze, jak długo? Halo? I nie wiadomo, ile już poszło, ile jeszcze nie poszło. Szef, myślę, że do 8 minut. Tylko sprawdzam, czy wiesz, co się dzieje, nie ma takiego zamówienia. Hello? Paulina, jeżeli tego nie dźwigniesz, to polecimy na dno. Organizacja pracy pod wodzą kapitana Pauliny pozostawia wiele do życzenia. Czy u niebieskich jest lepiej? Jak długo to risotto? No, 6 minut i będzie. To tak samo jak ja, kurczak, także dobrze się zgraliśmy. Jest okej. Okay. Kurczaka masz gotowego od 15 minut chyba. To jak się zgraliście? Z błędami. Adam, zanim by się ogarnął, to by się zdążył 3 razy serwis skończyć. Po co to zawijesz? Czemu to jest takie blade? Czemu dotknij tą skórę? Oho. Chciałbyś to zjeść? Adam, do domu? Wszyscy do mnie. Kurde, po prostu masakra. Ja pierdolę. Twój kurczak nie wygląda jak danie, które chcemy wydawać. Zrobisz z tego chrupiącą skórę? Bo nie zamierzam tego wyrzucić. Postaram się, szef. Już. Adaś, okej, jeszcze to naprawię. Miałeś jeden przepis do nauczenia i nawet to... Jezu, ty chłopi się nie nadajesz w ogóle na kuchni. Czerwony kurczak jest gotowy do wydania. Niestety Adam nie radzi sobie z rybą. Jaki za piątkę, lelelelele. Co robisz? Wrzucam go do drugiej strony i pasuję, szef. Chcesz go zrobić jakiego? Suchego jak wiór? Tak. Nie, szef, wiem, nie dopatrzyłem. Zdejmuj to z patelni. To jest spalone. Zabrakło nam... godności. Niewiele też brakuje, rozumiem, by niebiescy poszli na dno przez Adama. Ile tego masła? Zimne masło. Cholera. Normalnie nie wiem, co się ze mną dzieje. Do borowików było zimne masło? Nie. To już czwarty serwis, a ty nadal nie umiesz pani. Adam, proszę cię, ogarnij się. Ogarnąć powinni się wszyscy. Większość gości już ponad 1,5 godziny czeka na zamówione dania. Słuchaj, jak z tymi daniami? Myślę, że w ciągu 10 minut dostaniesz główne przynajmniej na 4 stoliki. Trzymajcie słowo, działaj. Wiem, ale Paweł ładnie robić, błysnął tutaj. Mamy robić, ale to wszystko trwa niestety. Właśnie jego mi brakowało. Ten kurczak nie wyjdzie, prawda? Wyjdzie! Ten. Ten? On jest ciepły, szef. Cała reszta jest ciepła, gorąca? Kurde, byśmy to wydali. Nie rób tego halibuta, bo nie mam z czym go wydać. No to jesteśmy pozamiatani. Czyżby u niebieskich było lepiej? Adam poprawił kurczaka i danie jest gotowe do wydania. Jest pięknie, kochani, jest pięknie. Adam. Znaczy, będzie pięknie. W końcu wydam jakieś główne danie. Wszystko tonie w maśle. Oho. Przesmażone, przetrzymane, nażłopane tłuszczu. No idiota, no k***a, co? Ponieważ tak lubisz kurczaki, to weźmiesz go ze sobą do domu. I wypierdaj do domu, no. Znikaj. Tata wysłał go do pokoju. Ale spinamy się, próbujemy to wydać. Szlaban. Czy ktoś uruchomił te kurczaki nowe? Szefie, po prostu nie ogarnąłem. Jeśli czekasz, aż krzyknę, zamknięta kuchnia, to się grubo mylisz. Zacznij
bo chcę wydać jedzenie. Tyle bonów, pełne emocji, a jeszcze szef, który patrzy ci na ręce, naprawdę jest gorąco. Nie, betaki. Wydanie pierwszych dań głównych. Tylko czy kurczak Pauliny sprosta wymaganiu szefa? Paulina! Kurczak! Już! Robię! 5 sekund! Jeszcze nikt w piekielnej kuchni go nie wydał. Musisz! Jak? Zabieraj! Kurczę. Moi rodzice mają fermę drobiu. Gdybym ja dziś poległa na kurczaku, wstyd byłby przełom. Czuję, że polegnie na kurczaku. Wszystko jest, szef! Serwis! O, a jednak nie, wow! I co? Dziękuję mamusiu i tatusiu. Jest się z czego cieszyć. Pierwsi goście w końcu otrzymali dania główne. Niestety goście obsługiwani przez niebieskich muszą obejść się smakiem. Chcielibyśmy już wyjść, nie będziemy dłużej czekać. Nie mam pani żadnej szansy już? Trochę długo to trwa. Dobrze, przekonuję szefowi w takim razie. Dziękuję bardzo. Justyna? Tak, szef? Chodź, weź sobie ten czek i idź posłuchaj. Zobacz, co się dzieje. Właśnie goście wyszli. To jest najgorsza rzecz, jaka może się zdarzyć. Zapamiętaj ten widok, żeby on się nigdy więcej nie powtórzył. Mam nadzieję, że się nie to jest najgorszy nie tylko dla mnie, ale również dla was widok. Chcieliśmy dobrze, a wyszło inaczej. Risotto i kurczak, goście wyszli. Poczekaj, my wydajemy naprawdę 3 minuty. Ale wyszli goście, to nie pójdziesz za nimi, Marvina, nie podasz. Totalna porażka. Porażki nie boją się czerwoni. Kolejne dania główne są przygotowane, ale czy prawidłowo? Jak wygląda ten halibut? Jaki ma kolor? Biały, ładny. Od spodu jest szarawy, później biały, później jest lekko brązowy. Cóż za precyzja. Taka moja kobieca natura. A mięso jakie jest? Białe, szef. Takie porcje chcę widzieć. Dobrze, szef. Jedziemy. Bardzo, dziękuję, szef. Serwis! Jeżeli wszyscy wiemy, co mamy robić, to każdy pach. I składamy wszystko w ładną całość. Goście otrzymują długo wyczekiwane dania główne, a niebiescy wciąż walczą o wydanie przystawek. Wydajemy to wreszcie, czy nie? Tak, szef. Wspaniale. Co to jest? Tempura cała wyszła. Nie, to jest pod tempurą. Nie zdjęta skóra? Nie jest, dobrze jest. Nie zdjęta skóra? A wzięliście nieoczyszczonego? Przecież jest ze skórą, no. Tam było też kilka innych odzorów. Zjadłabyś to, czy byś wymiotowała przy stole? Aha. Moja cierpliwość się do was skończyła w tej sekundzie. Szef, naprawdę, aha, wydajemy już. Poprawiamy. Jak można wkładać coś w tempurę z tym? Żygać mi się chce. Poprawiamy to. Się, wiesz? Zamykam tą kuchnię w tej sekundzie. Uj. No ale oni się prosili o to, oni się o to prosili. Serwis niebieskich okazał się pasmem błędów i niedociągnięć. Czerwoni za to nabrali wiatru w żagle, ale chyba za późno. Stop, czerwona kuchnia! Szkoda. Paweł naprawdę staje na głowie, żeby zatrzymać gości. Słuchajcie, brak i wymówek, to jest czwarty serwis. Jak ktoś wstaje i wychodzi, to nic on nie może zrobić. Po prostu na czwarty serwis i poszło im zajebiście, powiedzmy szło, sobie szczerze. I zdechło. Koniec. Zamknięta kuchnia. Kurczę, było tak blisko. Zbyt długi czas przygotowania dań głównych pogrążył drużynę czerwonych. Po powrocie do domu uczestnicy przeżywają wyrzucenie Marcina, a Adam czuje, że jego pozycja jest coraz bardziej zagrożona. Zamknij oczy. Ja pierdolę, im psycha siada w tym sezonie. Pomyśl sobie o dziewczynie. Ty, Jezu. Ej, Adaś, spokój. Chodzi po prostu o to, że mam muszę być większym z... nie? Ty chcesz być, żeby krzyknąć na kogoś? Ty musisz być pewny swoich czynów, chłopie. Musisz być, pokazać im, że ty wiesz, co robisz. Więc się ogarnij, nie rób wstydu. Dobra. Tak? Wierzysz w to, co robisz? Wierzę! Nie widzę w swoich oczach już łez, tak? No, dobra. No, to... Adam musi się wziąć w garść. Adam jest czas trochę na ocenę serwisu. Wydaje mi się, że Adam ma albo, wiecie, nie jestem kurwa ekspertem, żeby ocenić, ale wydaje mi się, że on ma albo jakieś lekkie spektrum autyzmu, albo coś, bo bardzo dziwnie się zachowuje, te jego emocje są. W sensie są takie, jakby on ich sam nie do końca rozumiał, co on czuje i tak ja widzę, że go traktują trochę inaczej też zawodnicy. W sensie traktują go, Amaro go traktuje inaczej, traktują go inaczej zawodnicy. W sensie wszyscy tak trochę łagodniejsi są dla niego. Nie wiem, czy to zauważyliście, że każdy jest dla niego trochę łagodniejszy, co nie? Nie powiedzą wam wprost, że on coś ma, ale coś jest łagodniejszy dla niego. A wcześniej już mieliśmy zawodniczkę, która no...
wprost mówiła, że musi brać leki antylękowe, co nie? Zatem być może tak jest. Wykazałem naprawdę sporą dawkę cierpliwości, nie sądzicie? Tak, szef. Tak, szef. I nie wyszło. Goście wychodzą głodni. Po raz kolejny. Jedyne, co możemy zrobić, to przeprosić. Na szczęście w tym bałaganie nie było światełko w tunelu i jestem więcej niż pewien, że to jest za sprawą transferu Mateusza i Adama do grupy czerwonych. Naprawdę serce rośnie. Dziękuję, szef. Z kuchni czerwonej naprawdę wyszło kilka bardzo dobrych talerzy i kilka fatalnych musiałem cofnąć. Nie trzymaliśmy równego poziomu na serwisie, to jest do poprawienia zdecydowanie. Ale był taki moment, kiedy mieliście wiatr w żaglach i to zaczęło pracować i przypominać mi prawdziwą kuchnię. Dlatego dzisiaj będziecie bezpieczni. Dziękujemy. Dzisiejszy serwis to był nasz serwis. U niebieskich też wydaje mi się, że trochę zadziałał transfer. Justyna jakkolwiek, jako jedyna panowała tu nad sytuacją. To bardzo dużo, dużo dla mnie znaczy i dziękuję za to. Niestety nie zawsze. Marcina pożegnaliśmy. To jest twój koniec piekielnej kuchni. Ponieważ najbardziej nie cierpię, gdy ktoś zawodzi na całej linii. Albo już mu się wydaje, że pozjadał wszystkie rozumy. Tutaj trzeba Smoczasty, pokazać dziękuję za pokorę. Wybierzecie dwie osoby, wieczorka dla wszystkich, które będą nominowane. I spotkamy się tu za 15 minut. Myślę, że będzie nominowany Adam. Trudna decyzja. Muszą wybrać dwie osoby, które zasłużyły dziś na opuszczenie piekielnej kuchni. Jedna nominacja jest dla mnie po prostu Adam i Karol. Mega prosta. Adam? 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 Adam. To już czwarty serwis, a ty nadal nie umiesz menu. Jesteś wielkim nieogarem. Nie, tylko do Adama, że ty jesteś tupa, a nie zawodnik, tyle ci powiem. Jesteś gówno wart, tak jest moje zdanie. Ja pierdolę. Tyle w tym temacie. Przestańcie na mnie zwalać. To było niepotrzebne, ten komentarz, jesteś gówno wart. Bierzcie winę. Trochę odklejka. No, a druga osoba jest mega trudną decyzją. No i Damian za, moim zdaniem, karygodny błąd z tym ozorem. Tak naprawdę nie wiem, kogo. Ale Karol i Adam mają od samego początku problem ze sobą. Adam jest okropny dla Karola, Karol jest okropny dla Adama. Oni razem są straszni dla siebie, więc to jest, wiecie. Zjadłabyś to, czy byś wymiotowała przy stole? Długo zastanawiałam się między tak naprawdę Damianem a Karolem. Ja strasznie winię siebie za ten serwis, tak? Tylko, że razem wydawaliśmy ten ozór i myślę, że wina jest na pół, a do tego te kurki też dzisiaj nie poszły, więc nominuję Karola. Okej. Już za chwilę swój wybór niebiescy przedstawią szefowi Amaru. Moim zdaniem Adam dzisiaj odpadnie. Adam nie robi za dużo kontentu, daje dużo emocji, ale Adam nie uczy się. A zatem dwójka nieszczęśników to kto? Adam i Damian, szef. Mimo wszystko, że Adam dzisiaj dał radę, to i tak wydaje mi się, że Karol zostanie. Zobaczyć Damiana z Adamem na samym środku to szok. Adam, dlaczego tu jesteś? Brakuje mi pewności siebie na kuchni. Myślę, że gdybym był bardziej ogarnięty i tak co chwilę nie pytał wszystkich o wszystko, to może bym ich nie rozpraszał, nie denerwował. W Hell's Kitchen to już jest twój czas. Okej. Okay. A ty? Co tu robisz? Zrozumienie sytuacji. Człowiek nie myśli o niczym i jest gotowy na wszystko tak naprawdę. Szefie, no, popełniłem karygodny błąd dzisiaj, zostawiając nieoczyszczone ozory jagnięce z razem. Adam jest bardzo dobrym kucharzem, nie powinien go wyrzucać. Dzisiejszy ten błąd z tym ozorem, moim zdaniem, no to była masakra. Staram się jak mogę i próbuję pomagać. Zresztą dzisiaj byłem jakiś zagubiony. Już jest pora, żebyś ogarnął się. To jeszcze posłuchajmy, dlaczego powinniście zostać? Adam, ty pierwszy. Dlaczego powinien zostać... Ty, dlaczego ty powinieneś zostać? Ale poczekaj, to też ciekawa wersja. Dlaczego powinien Damian zostać? Myślę, że powinien zostać dlatego, że wszystkim tutaj pomaga. Bez niego to ja bym w ogóle tutaj się nie odnalazł. O. Nawet nie zdążyłem szefowi powiedzieć czegokolwiek na obronę, bo Adam wyręczyłeś mnie. Naprawdę... I myślisz, że powinienem podjąć taką decyzję, żeby Damian został? Tak, jeśli to ma być moim kursem, to ja wolę odpowiedź na niego. Trzeba mieć jaja, odwagę. Wow. I być naprawdę mega człowiekiem, żeby zrobić coś takiego. Wiem, że chłopak się stara i że ma te jaja, których ja jeszcze potrzebuję. Wiesz co, masz jaja i to ogromne.
Szanuję cię za to, że podejmujesz taką decyzję dla dobra drużyny. Niewiele osób byłoby w stanie coś takiego powiedzieć. Maru, zostaw ich obydwu, proszę. Dokładnie tak będzie. Damian zostanie. Tylko jeszcze... Nie, zostanie. Przyjechałem tutaj po to, żeby sobie coś udowodnić. To, że stać mnie na więcej... Proszę, zostaw ich, Amaro, proszę. Zasłużył. Dzięki tobie to pokażę. Wiecie co? Uważam, że należą mu się oklaski. Nie, niestety, mega szkoda. Mega szacunek, Adaś, jesteś wielki. Szefie! Ja bym chciał coś powiedzieć. Proszę. Ej, ten gość, co ma serducho, to nam jeszcze brakuje. Profesjonalistom, amatorom, nie? Adaś, zapamiętamy cię jako dobrego człowieka. Już nic nie będzie takie samo. A kurwa, rzęsa mi spadła do oka. To już koła życia. Jesteś dla mnie zwycięzcą, Adaś. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się razem. No. Jest jakiś tam żal, jutro pewnie rano wstanę, już nie będzie challenge'u, nie będzie nagrody, kary, nie będzie już tego wszystkiego. Ale piekielna kuchnia dała mi takiego powera, że można w siebie naprawdę uwierzyć. To tobie, stary, zawdzięczam to, że tu jestem. Mam nadzieję, że cię nie zawiodę. Jestem po ludzku zbudowany i wzruszony waszą postawą, a mnie osobiście nie przeszłoby przez gardło poprosić go o oddanie bluzy. Dlatego zatrzymają na zawsze. I bardzo pięknie dobrze. Jest, szefie. Myślę, że emocje sięgają zenitu. Pora odpocząć. Wróćcie do domu. Dziękuję. I to jest dobra telewizja. Wyjątkowych ludzi. Nie tylko kandydatów, gdzie emocje są wywołane historią indywidualistów i właśnie żyjących we własnym świecie. Historią tak ludzi. Adam, uwielbiający kurczaki, a nie takim na siłę właśnie wymuszaniem emocji, jak TVN to robi często. Wiedział, że kulinarnie nie może równać się z Damianem. Dlatego nie walczył, by zamiast niego zostać w piekielnej kuchni. Nie każdego byłoby stać na taki gest. To był dobry odcinek, ale był mocny. Jezu, ale to jak to? Ktoś płacił za Europę? ICROX 0928 666